Wreszcie wakacje. Słoneczko, szum morza, zapach kwitnącej cebuli. Chyba nowa opalenizna, rak podstawno-komórkowy albo czerniak. Serio, stary, nawet chwili odpoczynku? Przecież powinniśmy ostrzec ich przed wszechobecnym, a niewidzialnym źródłem nowotworów. Promieniowaniem ultrafioletowym. Dzisiaj powiemy, jak wpływa na skórę. Poszukamy też czerniaka i obejrzymy nasze znamiona. Pogadamy o solariach, filtrach, a przede wszystkim wyrównamy rachunki ze słońcem. No to vamos a la playa, señor Colasso. Miały być wczasy, a jest naskórek, czyli zewnętrzna warstwa skóry, którą widzisz, gdy patrzysz w lustro. Naskórek to cmentarz ściśle przylegających do siebie keratynocytów. Czyli martwych komórek wypełnionych keratyną, dzięki której są odporne na wodę, chemikalia i urazy. Każdego dnia złuszczają się, dając rocznie ponad 4 kg skórzanych odpadów. Na ich miejsce, z głębszych warstw naskórka, przybywać muszą jednak nowe komórki, które produkowane są w warstwie podstawnej naskórka. To wielkie centrum produkcyjne, pojedyncza warstwa nieustannie mnożących się komórek. Kiedy powstaną, rozpoczynają okołomiesięczną wędrówkę na powierzchnię naskórka, podczas której dojrzewają i wypełniają się keratyną. To właśnie w te intensywnie mnożące się komórki trafia promieniowanie ultrafioletowe, które dociera na Ziemię prosto ze Słońca. I to w dwóch postaciach. Pierwsza to UVB, które trafia prosto w DNA komórek warstwy podstawnej. Wywołuje wtedy mutacje w genach, na przykład tych odpowiedzialnych za kontrolę mnożenia się komórek. Efekt? Komórka zaczyna dzielić się bez opamiętania. Tadam! Mamy raka, najczęściej podstawno-komórkowego. Stary, co ty robisz? To jest, mój przyjacielu, UVA, czyli 95% promieniowania, które dociera do nas ze Słońca. Ale UVA jest też emitowane przez lampy w każdym solarium. Czas na statystykę. Nowotworów skóry spowodowanych opalaniem w solariach jest więcej niż raków płuca wywołanych paleniem. Promieniowanie UV to taki sam czynnik rakotwórczy jak azbest czy dym papierosowy. Nie daj się skusić na naturalne uzupełnianie witaminy D3 czy piękną opaleniznę. UVA to najgorsze, co twój naskórek może sobie wyobrazić. Bo niszczy nie tylko komórkowe DNA, ale też powoduje produkcję wolnych rodników, które dodatkowo masakrują materiał genetyczny. Jednak zarówno na plaży, jak i na solarium organizm broni się przed rakotwórczym promieniowaniem. Jego tarczą jest opalenizna. Jeżeli ją zauważyliście, to znaczy, że do warstwy podstawnej naskórka już dawno dotarło promieniowanie UV. Naskórek, panicznie bojąc się mutacji, pobudza melanocyty, czyli rozsiane tu komórki produkujące melaninę. Melanina to nic innego jak twój własny barwnik, który wpływa na kolor włosów czy skóry. Pod wpływem promieniowania jej zwiększona ilość trafia do powierzchownych warstw naskórka. Ty nabierasz chyba nowej opalenizny, a melanina sprawia, że mniej szkodliwego promieniowania trafia do warstwy podstawnej. Problem jednak w tym, że produkcja melaniny rusza z opóźnieniem. Zanim zdążyliście się opalić, niszczycielska dawka promieniowania już wiele razy zdążyła przebić się i trafić w żywe komórki. Najbardziej boimy się tego, że promieniowanie trafi właśnie w melanocyt. Wywołując w nim mutację, może doprowadzić do powstania czerniaka, nowotworu złośliwego, którego śmiertelność wynosi prawie 80%. Przybywa go z roku na rok, najszybciej ze wszystkich znanych nowotworów. Pojedyncza, niewinna sesja na solarium podnosi ryzyko zachorowania o 2%. A czerniaka łatwo przeoczyć, bo możemy go pomylić ze zwykłymi znamionami. Jeżeli już go zauważysz, wycięcie samej zmiany może być często niewystarczające, bo czerniak, w przeciwieństwie do raka podstawno-komórkowego, błyskawicznie daje przerzuty. W Polsce czerniaki diagnozowane są zdecydowanie za późno, a czas ma tu podstawowe znaczenie. Dlatego, jeżeli zauważysz jakąkolwiek nową czy niepokojącą zmianę na swojej skórze, nie zwlekaj.
Zgłoś się do dermatologa albo onkologa, gdzie każda taka zmiana zostanie dokładnie sprawdzona. Dermatoskopem. Obojętnie, czy będziecie zbadani wideodermatoskopem, czy dermatoskopem podręcznym. Oba mają podobną skuteczność diagnostyczną. Dermatoskop umożliwia obejrzenie skóry w wielkim powiększeniu. A widać włosy, piegi, czy miejscowe nagromadzenia melaniny, czyli znamiona. Ma je każdy z nas. Powstają już w brzuchu matki na skutek drobnych błędów w melanocytowych białkach lub pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, które lubi wywoływać zmiany w już istniejących znamionach. No dlatego musisz je obserwować. Jeżeli zauważyłeś, że znamie zaczyna robić się większe, albo zaczęło swędzieć, robić się takie brzydkie, czy może nieregularne, jeżeli zauważyłeś, że znamie zaczęło zmieniać kształt, albo nawet krwawić, wybierz się do onkologa albo dermatologa. Lekarz dokładnie oceni zmianę. Jeśli okaże się niebezpieczna, najprawdopodobniej ją wytnie. Bo wycięcie niepokojącej zmiany jest tym skuteczniejsze, im szybciej się na nie zdecydujesz. Ale leczenia i nowotworowego stresu można uniknąć, unikając promieniowania UV albo odpowiednio się przed nim zabezpieczając. Oczywiście kremami z filtrem. To sztuczna tarcza, która chroni przed promieniowaniem, zanim jeszcze wyjdziesz na słońce. Upewnijcie się tylko, że wybrany preparat chroni zarówno przed UVA, jak i UVB. Producenci lubią przyciąć na pieniążku. Filtry są szczególnie ważne, jeżeli tak jak Kolas macie jasną karnację. Melaniny macie wtedy mniej, więc wasza naturalna ochrona jest niewielka. Dodatkowa ochrona jest równie konieczna, jeżeli tak jak Marcin macie wiele znamion albo dużo przebywacie na słońcu. Mamy nadzieję, że po tym odcinku inaczej spojrzycie na swoją skórę. No a w ramach profilaktyki unikajcie solariów, stosujcie kremy z filtrami, a przede wszystkim zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!